Witam na live z gry Szalony Kurczak w Krainie Faraonów. Fabuła jak zwykle jakaś tam sobie jest, ale wątpię, żeby interesowała was ona. Tutaj jest mapa lisiasty. Chyba ty mówiłeś o mapie. Z tego co pamiętam. No i zaczynamy. Jak widzicie, nic się nie zmieniło pod względem gameplayu. Nadal jest to ten sam kurczak, może nie te same 21 poziomów, bo hej, to jest nowa gra, ale mechaniki są identyczne. Zeti, zabrałem się dzisiaj za Sama i Maxa po twojej zachęcie. Mówię o kreskówce. Obejrzałem 3 odcinki i naprawdę fajna. Podoba mi się. Jeszcze te odcinki są krótkie, bo trwają po 10 minut. Oprócz pierwszego, który trwa 20. Bardzo mi się podoba kreska w tym samym IMAX-ie. Siódmy sezon czego? Mówisz o kucykach? Oj, teraz tam nie wejdę. A tam są monety. O, udało się, pięknie. O, to ulepszyli. Pojawiły się komunikaty po zebranej znajdźce. Wszystkie monety, wszyscy przeciwnicy. Świetnie. Lisiasty. Gra Sam i Max jest na podstawie kreskówki. Kreskówka była pierwsza. Wow. W ogóle, lisiasty, jeżeli nie wiesz, to przed samym IMAX-em od Telltale w 93 bodajże, jeśli mnie pamięć nie myli, wyszła przygodówka od LucasArts o samym IMAX-ie. A w ogóle po obejrzeniu dzisiaj tych 3 odcinków sama IMAX-a, to mam ochotę postreamować Sama i Maxa z maraton od Hit the Road do sezonu trzeciego, którego nie posiadam, więc musiałbym się w niego zaopatrzyć. Sprawdzę, czy tutaj czegoś nie pominąłem. O, no pewnie więcej monet. A cóż to za jeden? Się skrada. Nieważne, to był przeciwnik. Póki co sprawnie idzie mi maksowanie gry. Naprawdę nadal pistoletu nie podniosłem. W poprzednich częściach to w pierwszym poziomie już był, a tutaj jeszcze nie. Ciekawe, kiedy wprowadzą tę znajdźkę. Podoba mi się... udało się. Podoba mi się level design w tej grze, bo... O, jest broń. Bo tutaj poziomy są mocno liniowe, przynajmniej póki co... O kurde.
Przynajmniej póki co. Sprawdzę, czy tam czegoś nie ma. Chyba nic więcej nie. To zjeżdżamy na dół. Cześć, Bartek. O, póki jesteśmy w temacie gier dzieciństwa, bo może dla niektórych kurczak jest grą dzieciństwa. Jakie gry jeszcze chcielibyście tego typu zobaczyć? Oj, Sam i Max u mnie. Też chciałbym u siebie zobaczyć Sama i Maxa. Chciałbym ludziom uświadomić, bo mam obawę, że młodzi gracze nie mają pojęcia o tym, że Sam i Max to jest gra od Telltale. Chciałbym uświadomić młodych graczy, że Telltale Games to nie jest tylko Walking Dead, Wolf Among Us. Bartek, zdajesz sobie sprawę, że tytuł gry masz w tytule live'a? O, nie mam klucza. Ale jest tutaj. Ale jak mi się to podoba. Tutaj naprawdę... nie wiem, może to tylko wrażenie, ale... wygląd poziomów, sposób ułożenia jest naprawdę jakiś lepszy. Nie wiem, może nabrali wprawy od poprzednich części. Okej, tutaj sobie wezmę checkpoint, ale tutaj spadnę. Nie wiem, czy było warto, bo... A, było warto! Po to tutaj jest ta platforma, co spada w dół. Żebym nie musiał się cofać od samego początku. Okej, wszyscy przeciwnicy pokonani. Teraz jeszcze tylko kwestia monet. A, no, Bartek, nie rozumiem pytania, no bo już gram. O, Alizu, no pewnie, ja nadal posiadam Hokus Pokus Różowa Pantera. Na kłopoty Pantera zresztą też posiadam. Oj, czegoś tam nie zebrałem, nie fajnie. No trudno, bo się skupiłem tylko na przeciwnikach i monetach, a tam chyba nie zebrałem jednego, tego posągu. Nadal nie wiem, jak to nazywać. Gra to nazywa jakoś po swojemu w podsumowaniu. Dziwnie wolno kurczak spada tutaj. Tutaj jest przepaść, no to jednak trzeba iść górą. Chyba tam wszystko zebrałem na tych sznurach. Wszystkie możliwe monety. O, dobra, nie zaskoczył mnie. Ojej, postala z 97. Wiesz, Zeti, tak naprawdę to nie tak dawno przeszedłem postala Redux, czyli remake pierwszego postala. No i skoro już przeszedłem sam dla siebie, to raczej nie będę... w to grał drugi raz. Chyba, że Kłam będzie robił live'a, bo też proponowałem, że moglibyśmy zagrać w koopie.
to wtedy u niego byś zobaczył. Nie mam znowu klucza. O, tu jest. Co to jest Citrox? Nie zdziwię się, jak to jakiś youtuber, który gra w Minecrafta. Ostrożnie, udało się. Ja ostatnio mocno olewam kanał z let's playami. Trochę mi się to nie podoba, ubolewam z tego powodu. Bo tak naprawdę wieczorami to ja robię live'y zamiast nagrać let's play na przykład. Nie zdziwię się, jak kolejnym let's playem będzie tak naprawdę trzeci epizod Bendiego. Bo jest to... Wow! Jest to jedyna... niedokończona seria na kanale. A tak, to wszystko pokończyłem. Alizu, The Walking Dead już nagrałem całe, trzeci sezon. No i wszyscy przeciwnicy również pokonani. Hura! Idziemy w takim razie do wyjścia do ostatniego poziomu z pierwszego świata. Naprawdę sprawnie to idzie. Nie zaciąłem się ani na moment tak naprawdę, ale ostatni live z Kurczaka z Serca Tybetu to naprawdę była... No może nie mocna porażka, bo... Jakoś mi tam szło, ale no na pewno szło mi gorzej niż dzisiaj chociażby. Bartek, używaj interpunkcji. Tam u góry coś jest. Chcę. O, tak. Tak, Alizu, mam Reksio i czarodzieje. Wymieniasz fantastyczne gry, Alizu. Oj, teraz się już nie zawrócę. Co to znaczy taki jak ja? O, cześć strateg. Fajnie, że wpadłeś. O, skoro ją pamiętasz, to znaczy, że to te musiałeś posiadać, co? Ja jedyny Reksio, którego nie mam, to Reksio i Wehikuł Czasu. Miałem go kiedyś, ale się pozbywałem tych wszystkich gier dla dzieci, a teraz bym chętnie znowu sobie w niego zagrał.
Demian, ale zdajesz sobie sprawę, że ilość subskrypcji nie wpływa w żaden sposób na bycie fajnym. A, miało się zmienić otoczenie, bo już dotarliśmy jakby do drugiego świata, ale nie wygląda to jakoś szczególnie inaczej. Akurat Reksio i ortografia mnie nie interesuje. Mnie interesują tylko te Reksia, które są grami przygodowymi, a nie takimi typowo edukacyjnymi. Oj, tam chyba nie mogę zejść, o czym informuje tamten wykrzyknik, tamten znak. No bo jednak gry przygodowe o Reksiu mogą sprawiać przyjemność, granie w nie może sprawiać przyjemność nawet teraz. A, no hej, Reksio i ortografia. Już raczej nie. No, popatrzcie też w drugą stronę. Eleven ma 300 tysięcy subów. I na przykład nie zalicza się do... O Jezu, dobra. Znowu ta moja kryptopropaganda. O, a pamięta ktoś taką... Ojej. To była seria gier edukacyjnych. To chyba było... Adaś i ortografia, Adaś i matematyka i Adaś i język polski. Chyba... Albo to nie był Adaś. Chyba, że mi się myli z Adaś i Pirat Barnaba, bo to była inna gra swoją drogą. To była fantastyczna gra. Jeśli chodzi o te edukacyjne. Wow! Aj! Fuck! Strateg, Reksio pisze się po polsku, nie przez X, proszę cię. Nie grałem w Na Fali, oglądałem film Na Fali. Dobry film animowany. Jak byłem na wakacjach, bo na wakacje zawsze zabierałem ze sobą przenośne DVD, teraz to już przeżytek, ale zabierałem zawsze na wakacje przenośne DVD i sobie wieczorami oglądaliśmy filmy z kuzynami. Ja grałem w gry o Bolku i Lolku, to była jakaś olimpiada, jakieś sporty to były. Fajne to było, pamiętam. Było dużo tych sportów. No, w ogóle gry od Idem Media, bo to tworzyło Idem Media. To były... Oni tworzyli fajne gry. O nie, musiałem to podnieść. Czemu to zrobiłem? Głupi jestem. Się połasiłem na jakiś posążek i co? Nie żyję. A pamiętacie takie gry dla dzieci, których nie trzeba było instalować, ale przed uruchomieniem trzeba było za każdym razem wpisać kod. I z tego co pamiętam, za te gry odpowiadała Sun Media. Kojarzycie coś takiego? Miałem tego w cholerę, kupowałem... To jak do przedszkola chodziłem, to na bieżąco kupowałem każdą grę z tej serii. O rany, ale... Po co ja to wszystko wywalałem, czy tam dawałem jakimś, nie wiem, dzieciom małym. Albo, nie wiem, na Allegro sprzedałem, bo w różnych miejscach mi te gry poginęły. Ja bym teraz...
chętnie to sobie odpalił, tak z czystej ciekawości, sprawdzić jak z perspektywy czasu to wygląda. Cześć, Bonbon. To był kawał historii... kawał mojej growej historii. Czemu? Lisiasty, nie, aż tak mi nie zależy, żeby je mieć. No bo, hej, czyjeś gry z tej serii nie będą moimi grami z tej serii. Tutaj chodzi o to, żeby to były te moje egzemplarze, które wtedy ja sobie wypatrzyłem w sklepie. Bartek, będę. Było już parę live'ów z konsoli. Graliśmy na Wii U, graliśmy na Nintendo Switch, graliśmy na PlayStation 3. A 30 czerwca zagramy na PlayStation 4, bo sobie kupuję PlayStation 4 w tym miesiącu. Ej! PlayStation 4 kupuję sobie w przyszłym tygodniu, o rany. Fantastycznie. I 30 czerwca wychodzi remake Crasha, to sobie zagramy. Kojarzę tę grę od Actimela. Wow, co tu się stało? Mam wrażenie, że nie spodziewali się tego twórcy, że ktoś tutaj w ogóle spadnie. No nie, no przecież... To wredne. Bartek grał już na Switchu. Zeti, ty też interpunkcja. Oj, na kangurka. Ja nie wiem, w co chciałbym zagrać, jak już ukończymy wszystkie kurczaki. Z czego robić maraton? Chodzi mi trochę po głowie Quake, no ale... To byłaby mocno zobowiązująca seria live'ów. No bo, hej, 4 części Quake'a plus dodatki do jedynki i do dwójki. Okej, tam na coś... O, fuck! Na coś mam uważać. Demien, ty też interpunkcja. Jakbym chciał, to mógłbym was stajemautować, bo według zasad live'a... Nie wiem, czy w ogóle czytaliście zasady live'a moje. Według zasad trzeba pisać poprawnie, więc mógłbym z czystym sumieniem was tak naprawdę stajmautować, gdybym chciał. Ale nie przeszkadza mi to jeszcze na tyle, żeby to zrobić. Chyba pójdę tędy. Bartek, ale to jest gra na Steama, nie? To nie wiem, to... Znaczy, zacznijmy od tego, że ja nie wierzę, że ty mi podeślesz taką grę. O, fuck! No nie, no. Tam muszę być naprawdę ostrożny. No i szybki.
Bartek, ale wiesz, że możesz... No, kurde, no... Że możesz po prostu podać sam klucz Steam i tyle. Znaczy, ja i tak bym wolał w pudełku, ale hej... Przycebuliłbym, jak rozdajo. Lego Indiana Jones to jest tak naprawdę jedyne Lego, w które grałem tak mocniej, bo przeszedłem je do końca. No nie, no przecież... Poczekajmy. Ciach i idziemy szybko. No fuck! Dobra, jeszcze raz. Na razie, Bartek. No i nie zebrałem tego serduszka, aby się przydało. Zeti to jest jedynka i dwójka, nie? W jakiś tam sposób poprawiona. O nie! Się zaciąłem. Czemu ktoś chciałby pozdrawiać Czad? Czad raczej nie jest dobrą rzeczą. Okej, jest checkpoint. Nie narzekam. Właśnie, Zetia, on jeszcze pozdrawia. O kurde, po co się ruszałem? Było dobrze. Ale nie, sobie poskręcam. Oj, chwila. No super. O, i wszystkie życia stracone. Nie fajnie. To mocno demotywuje. Głosowanie na co?
No dobra. O, udało się. To nie było w ogóle takie trudne. Pominąłem parę monet. Mógłbym się niby po nie wrócić, ale... Nie. Nie będę ryzykował. Oj nie, ale... ale po to muszę iść. Po ten dzbanek, który... O fuck, to był zły pomysł. Pięknie. No i jesteśmy już dalej niż w połowie gry. I to w niecałe pół godziny. No to naprawdę dobrze idzie. Ło, czemuś nie umarł? Skoczyłem na ciebie. Głosowanie na co, strateg? Ojej, strateg, czyli sugerujesz, że to nie tak, że ludzie mają swój gust, tylko że obiektywnie jedna konkretna część LEGO jest lepsza od wszystkich, tak? Czy to właśnie próbujesz nam zasugerować? Ktokolwiek zagłosuje, dostanie timeouta, tak chcę zauważyć. No i co? Koniec poziomu. Okej, nie zebrałem żadnego posągu. Nie wymaksowałem niczego. Piękna animacja tego zamrożenia. No, strateg, no bo... To głupie, no robić w ogóle takie ankiety, no bo jak można uznać, że któraś część jest lepsza, jak dla kogoś ta będzie lepsza, a super, jak dla jednej osoby ta część będzie lepsza, a dla drugiej ta będzie lepsza, przecież ta ankieta niczego nie udowodni. Przecież ta ankieta udowodni tylko to, ile na live jest osób, które wolą jedno LEGO od drugiego, a nie to, które... No fuck, które LEGO jest lepsze. O rany, no i co dalej? Mam wrażenie, że to jest jakaś pułapka. O! Świetnie! Dobra, idziemy po apteczkę. Hura! O rany, ale ten poziom jest mocno inny od pozostałych. Jeszcze zginąłem. Bo... W tym poziomie się tylko spada w dół, tak naprawdę. Oj, niedobrze, muszę pozbierać
wszystko. Serduszka. O! Jest! Przeżyłem! Ale by było, gdybym nie przeżył. Naprawdę. Naprawdę bardzo szybko idzie, lisiasty. No, przecież to jest już ostatni poziom z... drugiego świata. A, tak nawiasem mówiąc, jak ta ankieta tam wychodzi, w ogóle ktokolwiek w nią kliknął, komuś się chciało usuwać spację. Słyszałem o kanale Żarłok TV, obejrzałem jakieś pojedyncze filmy, na przykład te, gdzie Gurgi występował. Mój znajomy zresztą, Gurgi. Znaczy, znajomy. Bez przesady. Nie no, z drugiej strony Gurgi uważa, że znamy się, więc... A, w ogóle już całkowicie olałem zbieranie monet. Jak się jakieś napatoczą, to okej, okay, ale tak poza tym... Tyle już poziomu przeszedłem i musiałem zginąć. Nie fajnie. Okej, okay. Udało się, złapałem się. Nie wiem, czy tak ma być. Tam jest checkpoint jakiś, ale chyba nie będę tam szedł. Dopiero jak jakiś kolejny może złapię. Mam wrażenie, że poszedłem mocno na skróty. Albo tutaj jest tylko jakiś sekret. I tutaj w ogóle nic nie będzie. Ojej, strateg. No, czyli jednak dobrze poszedłem. Nie wiem, czy to tło się zmieniło. W poprzednich częściach było bardziej widoczne zmiany otoczenia. A ja w ogóle mogę bić, zapomniałem. Thank you.
Wyszły też dwie przygodówki o kurczaku, takie typowo point and click, ale niestety poza Niemcy nie wyszły, więc nie ma nawet po angielsku. Wielka szkoda, bo zagrałbym. Świetnie, Damian, przeskakujesz wszystkie monety, ale nie o to chodzi w tej grze. O! Koniec poziomu. Bym go przeskoczył. Ace Ventura to bardzo dobra gra. Prawie dotarłem kiedyś do końca w Ace Venturze. Dotarłem do tej zagadki, gdzie trzeba było ułożyć taki, ojej, nie wiem, kabelek. Czemu spadłem? Co się stało? Taki kabelek i ja dopiero po usunięciu gry, bo uznałem, że walić to nie chce mi się tego robić, dowiedziałem się, że jest skrót, w sensie klawiszowy, który pozwala pominąć tę zagadkę, a to już była sama końcówka gry, więc przez to nigdy nie przeszedłem Ace Ventury. A chciałbym. Oj, no co tu się dzieje? Scooby-Doo. Też dobre. No, lisiasty, no pewnie, ja znam Larego 7. Nawet go przeszedłem. O, no co tu się dzieje? Czemu ciągle spadam? Niestety nie zdobyłem wszystkich całego 1000 punktów w Larym 7, ale przeszedłem. Okej, udało się. W jakim stopniu przeszedłem? No nie, u złego. A u kogo innego? Chyba więcej tych poziomów tutaj już jest niż 21, z tego co widzę. Hej, to może aż tak mało czasu mi to nie zajmie. Thank you.
No nie, podniosłem apteczkę, żeby ją stracić. Nie, nie zdobyłem wszystkich ogórów. Coś chyba źle zrobiłem. Mocno chyba nie tak. Nie wiem, czy wróciłem na początek. Mam takie dziwne wrażenie. No, chyba rzeczywiście, bo... Tak, tak, to jest początek. Bo nic tutaj nie ma. No i strzałka jest tutaj. No ale nic mi to nie mówi. O, chwila. Nie, o! Niebezpiecznie. No, przecież strzelałem do ciebie. Się jeszcze głupio śmieje ten nietoperz. Alisiaste, a ty zdobyłeś? W ogóle, o, grałeś w Larego 7? Czemu on się ześlizguje z tego? No nie... A. Co? Właśnie przygodówki point and click z polskim dubbingiem są dobre. Przygodówkom akurat bardzo do twarzy z polskimi dubbingami. Przynajmniej moim zdaniem. W innych grach jakoś to nie ma takiego uroku, ale... Co dalej? Nie wiem, muszę chyba tutaj. No, tutaj jest koniec i dobrze. Teraz się skuję, żeby mieć znowu komplet żyć. Czemu tutaj jest toaleta w kamieniu zaklętym? Jest, nie, nieważne.
No co to miało być? Skoczyłem na niego. Dobra, olać to. Olać to, idę dalej. Ten się w ogóle chyba zablokował w platformie. Coś mi się zdaje. Super. Świetnie. Mam czekać na platformę, czy... O! Jest wózek. O, dobrze, że to policzyłeś. To jest fajny motyw. Dodali wózek. Zgaduję, że pewnie dla tego jednego konkretnego poziomu. Więc tym bardziej fajnie. Poziomów. Ciekawe, co się stało, że postanowili aż tyle ich tutaj dodać. No, teraz to byłby przedostatni poziom, gdybyśmy grali w każdą inną część o kurczaku. Dobra, teraz już trochę pędzę tak na chama. Nie powinienem tak robić, bo... O! Udało się, bo przez to dużo obrywam. Zdecydowanie za dużo. No teraz, na przykład myślałem, że na niego skoczę. Teraz to w ogóle zawaliłem. Okej, to było ładne. O, nie mam już pocisków, super. Się dziwię, czemu naparzam w X i nie strzela. No. Nie Zeti. Na Switchu nie ma wirtualnej konsoli w ogóle. Znaczy nie, jest Neo Geo. Ale... No... Nie no, trochę jest tych tytułów. Ale tak naprawdę Neo Geo to jest jedyna wirtualna konsola na Switchu. Aj, teraz ta szybkość nie pomagała w żaden sposób. Co oni sobie myśleli? Specjalnie mi to zrobili. Co za dzbany. No a teraz to sam jestem sobie winien. Może chciałem ominąć system. Takiego. Animaniacy byli... Nie, chwila. Pomyliło mi się. To nie wiem, bo ja pomyślałem akurat o... Ojejku. Jak to się nazywało? Z takim zielonym... Boże. Z takim niebieskim zającem i różową zajączycą. Ale to nie byli animaniacy.
No świetnie. No czemu nie zrobił podwójnego... No, nieważne. No i... Aha, wróciłem się na początek. Dobra, nie idę po... O Jezu. Nie, nie chodzi mi o Yin Yang Yo, ale rozumiem, czemu ci się tak skojarzyło. Co? No przecież... Aha. Zaatakowałem go. Co za bzdura. Nie, nie, lisiasty. Mówię o starej kreskówce. I była też... No kurde! I była też gra na NES-a. No da się w ogóle nie oberwać od niego... o starej kreskówce, na podstawie której była właśnie gra na NES-a. Super. No, przecież... Nie, nie, przecież to było nieuczciwe. Dobra, na chama jadę. O, widzicie, warto było. O, przygody animków, tak. I czołówka była... Turu, tururu, 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 tururu. No przecież jak mam cię pokonać, głuptaku? No, rób podwójne skoki, a ty tutaj to weź umrzyj. No i ciekawe, jak mam tutaj to zrobić. O, akurat wyszło. Już nie. Animaniaków nigdy za bardzo nie oglądałem. To nie jest moja kreskówka dzieciństwa nawet. Więc się nie wypowiem, bo po prostu nie znam. Dobra, lecimy. Tak bardziej... O, tak na chama. Świetnie. O kurde, uwaga na kolce. No powiedziałem coś. Nie. Ale to jest wredne. Już spokój. Tak, spokój, ale ominąłem wszystkie znajdźki. Wszystkie posągi. Dobrze, że gra tak naprawdę nie... znaczy podlicza tylko na końcu zebrane te posągi, ale dobrze, że nie ma tutaj takiego wyboru poziomu, gdzie widać postęp. Że widać, że się ukończyło tyle i tyle procent gry, bo gdyby było tutaj coś takiego, to ja bym sobie... O, nowy przeciwnik. To ja bym sobie nie odpuścił maksowania i zbierania wszystkich monet. Wtedy zgaduję, live trwałby też, no myślę, więcej niż jeden live na grę. Cofło mnie. Po prostu mnie cofło. No nie, no jeszcze raz oberwiesz. Dobrze. Okej, gra mi mówi, że tutaj mam iść, to ja zaufam. No, aj, to nie tak miało być. Cóż za niebezpieczne pułapki tutaj są.
Lisiasty, no pewnie. Niski to geniusz, wysoki, no cóż. Czy jakoś tak. No dobra, chyba nie chodzi o to, co jest na dole. Znaczy, ja mówię, no pewnie kojarzę, a tak naprawdę też nigdy tego za dużo nie oglądałem. Dokąd mam iść, żeby dotrzeć dalej? Tutaj byłem, bo tutaj ten przeciwnik był. W tym miejscu chyba, ten szkielet. Fuck, już po mnie. I którędy ja mam iść, tak żeby przejść dalej? A kojarzy ktoś taką grę jak Modi i Nana? Nie no, tutaj byłem i nic nie było. Nie wiem, po co tutaj w ogóle miałbym ich chcieć iść. Chyba, że tutaj. O, tu jest checkpoint. W sumie... Czy to cokolwiek da? Bo checkpoint to może sobie być. O, w prawo mam iść. I w dół. No ale... Jest tam coś. No, nic nie ma. Ojej, wszyscy przeciwnicy pokonani. No to już naprawdę cały poziom musiałem przewałkować. Muszę się dostać teraz tylko... do wyjścia. Co, Zeti? Wydaje mi się, że nie. No bo raczej... w dół... strateg, zaufam ci. No dobra, żyję, ale... No ale co dalej? Nie wiem. Tam jest chyba przepaść. Dobra, sprawdzę. Przegram, zacznę poziom od nowa i tyle. Nic się takiego nie stało. Czekaj, zobaczymy. A co, masz jakieś flashbacki z dzieciństwa? O nie, flashbacki z dzieciństwa, to nie brzmi za dobrze. Znaczy, to sformułowanie flashbacki z dzieciństwa raczej... No, jakoś wydaje mi się w negatywnych chwilach. No i co już ja zrobiłem? Nie no, może poszedłem na jakieś fajowe skróty. Kto wie? Czyli tutaj, strateg. Chwila, bo tutaj był checkpoint, to ja sobie go aktywuję, tak dla zasady.
tutaj była przepaść, to też nie. O, czy tutaj byłem? Nie wiem. O, jest koniec. Co? O, rany. Okej, przydałby się checkpoint, bo to była trudna sekwencja. Okej. No nie, no ja obrywam, kiedy atakowałem tego nietoperza, kiedy na nie... To znowu tutaj. No i leci nietoperz znowu gdzieś i nie wiem gdzie. O, w ogóle tutaj na dole nic nie ma. O, nie, tutaj mogę się spojrzeć w dół, ale... Nie wiem, czy tam nie ma przepaści. No i znowu nie skoczył. Okej, czyli jak opada, to nie skacze. Muszę wyskoczyć i teraz... No, fuck! O, o to chodziło. Przez cały czas. No co? Tego, żebym się nie spodziewał. Ważne, że jest apteczka. FNAF? Mówisz o mojej ulubionej grze. No przecież atakuje cię, frajerze. Czemu to jest zamknięte? Obawiam się, że tutaj będą tylko sekrety. Tak. O, tutaj się ta brama otworzy. Znaczy, po przeciągnięciu tej dźwigni. Dobra, mam nadzieję, że tam nie muszę iść, bo jest trochę niebezpiecznie. To pójdę sobie tutaj. O, dobra. Czyli jednak muszę. O kurde, co ja zrobiłem? Źle. Zupełnie źle to oszacowałem. Dobra, przestań tak pędzić. I powoli.
O nie. Dobra, wszyscy pokonani. No i jest, koniec poziomu. Widzisz, Stratek, tylko tyle brakowało ci do ukończenia tego poziomu. 7 poziomów jeszcze. W sumie skułbym się, żeby mieć znowu komplet serduszek. Oj, tam trudno będzie wskoczyć. Czy ja tam w ogóle muszę iść? O! Kojarzy ktoś... taką platformówkę. O, ona jest dosyć stara. Początek XXI wieku. Rex. O psie. Takim białym psie. To była platformówka, była rysunkowa grafika. Mam wrażenie, że ta gra jest w ogóle nieznana. CD Projekt dawno temu... wydawał takie gry dla dzieci, no, dawno temu, mówię wam kiedy. Właśnie, są w internecie jakieś informacje o tej grze? Rex, po prostu Rex. Przez KS. Po polsku pisane. Bartek, interpunkcja. Co? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie o to tam właśnie chodziło. Jak mały byłem, to... O, co tu się dzieje? To dotarłem tylko do trzeciego... poziomu i nie umiałem go przejść. Ojej. Co to było? No, czy ja wiem, Strateg? No, raczej takie... Fuck. Raczej takie podstawowe rzeczy, no, kultura... zachowanie poprawności językowej... To nie jest dużo. Po prostu, żeby czat był ogarnięty i tyle. Bartek! O, dobra, ostrożnie, bo tutaj znowu mogę paść ofiarą
Okej, okay, tam była dźwignia. No nie... A... Cóż to? Czemu tak się stało? No nie, no przecież... Miał się chwycić tego łańcucha. No, bardzo ciekawe. Dobra, udało się. Tylko teraz... Jak bezpiecznie wrócić? Zły jestem. Bardzo zły. Ale podoba mi się ten poziom. Jego zaprojektowanie, bo... No to jest taki po prostu zestaw kilku pokoi. Dobra, wracamy tutaj. No i ciekawe. Okej, czyli tędy w ogóle nie wrócę. Aha. Czyli muszę zrobić taką rundkę znowu. O nie! Dobra. Co tam było? Czemu przez ścianę przeszedłem? Okej, chyba się otworzyło już wyjście. Tak, jest. Jeszcze 5 poziomów. O, rany! Rozumiem, na czym... Właśnie się miałem zastanawiać. Kurczę, czemu tutaj nie ma przeciwników? Czemu tutaj... jest tak pusto? A teraz widzę, o co chodzi. Podoba mi się to. Podoba mi się to, że... te poziomy, one naprawdę są różnorodne. Fuck. Beznadzieja. Znowu nie wykonał podwójnego skoku. Oj, dobra. Spróbujmy. Okej, nie jest tak źle. Dobra, olewać monety. To mi się bardzo podobało. Chciałbym, żeby było więcej takich poziomów.
A, szkoda. To już zwykły. Okej, tam jest zamknięte. No, się ześlizgnął. Widzieliście to? Aha, i byłem nieśmiertelny. Nie, no to ześlizgiwanie się z platform to jest porażka. Dobra, spokojnie, nie będę tak pędził. Tylko spróbuję... bez pośpiechu. Okej, leci, to ja sobie idę, ale znajdźki sobie nie odmówię. Przeciwnicy, pokonuję ich. O, myślałem, że się brama otworzy, a tutaj nie. Oj, dobra, to było niebezpieczne trochę. Tutaj się teraz otworzy. Tak myślałem. O! No i teraz się tam otworzyło, ale oczywiście się nie da doskoczyć. Więc muszę chyba znowu tak to zrobić. Nie. Nie, nie. Kurde. Dlaczego akurat dwójka? No, Chop, ja właśnie gram na przykład, jak widać. Dobra, poczekam, aż mi się skończy ta szybkość, bo to w niczym nie pomaga. Czy w ogóle... w ogóle, że... popularny jest w Polsce był Earthworm Jim? Znaczy, wiem, że wyszła na pewno trójka, ta w 3D. Trzy poziomy. Była, była, ale to już nie była platformówka. Była zwykła kurka wodna. Czy Tomasz to nie był szat przypadkiem? Bo raz wszedł z nickiem Shadwiu. Nie, czy tam... no coś z tym. C?
Co? Już wszyscy przeciwnicy? To ile ich tutaj jest? O fuck, no proszę cię, gro. Nie rób takich cyrków. O! O tym kącie mówiłem. No co mnie zabiło? No... przepraszam bardzo, ale co się stało? Ojej, szkoda Zeti, na razie. Tak niewiele zostało. No, nareszcie checkpoint. Aha. Świetnie. Tutaj muszę iść. Okej. Łatwo poszło. Jeszcze dwa poziomy. Zeti, jesteś pewien, że nie możesz zostać na te parę minut? No tutaj też jakoś dziwnie spokojnie, co się dzieje. Taki długi korytarz. Ciekawe, czy stworzenie takiej gry jest trudne. Czy to dużo roboty? Czy, nie wiem, stworzyli tam jakiś swój silnik i teraz po prostu sobie kładą płytki i tyle. No, no, gro, to mnie zrobiłaś, wiesz? Cześć, Shad. Czyli to ty. Znaczy, no, wiem, że Toy tworzy grę 2D, ale mi chodzi akurat o przypadek kurczaka, tego konkretnego tytułu. Już pomijam stworzenie wszystkich postaci, animacji. No ale jak już jest to wszystko gotowe, to czy to... Co? To czy naprawdę wystarczy po prostu położyć elementy na planszy i tyle? Shad, czyli to nie ty. No, przecież to jakaś kpina. Trafiłem w platformę i się ześlizgnął. Jeszcze mnie ten nietoperz głupi goni. No nie, wynocha. O, pięknie. O to chodzi. Co tam jest? Kręciłem jakiś, nie wiem, zawór. Strateg, czy ja nie pomyliłem się znowu z Zetim, bo znowu miałem wrażenie, że to on pisze o Toju.
te awatary, one są dla mnie tak podobne. Tutaj. Dobra, zdążyłem. Nie, nie, ty kurde, frajerze. Co to w ogóle za pomysł? Żeby przeciwnika w takim wąskim miejscu dać, no. Nie mam jeszcze broni palnej, co utrudnia grę. No to czekamy. Czekamy, aż przyjedzie łaskawie. No, super. Po prostu super. Mi się też wydaje, że to była już końcówka. Ciekawe, czy muszę ten zawór uruchamiać. Na wszelki wypadek chyba powinienem go aktywować. No dobra. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. No, chodź, 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 chodź. Okej, oberwałem, nic się takiego nie stało. Chociaż... jak co? Oj nie, moment, moment! No kurde, no przecież co to było? Się zaciął. No jaka kpina, no ja nie mogę, no. Chupa, pisz poprawnie. Dobra, po live'ie pobanuję kogo trzeba. Tych, co nie umieją pisać. Tutaj chyba niedługo będzie ten kolejny nietoperz, co? Pędź! Dobrze. Dobra, pokonany, hura. No! Miałeś rację, to był koniec poziomu. No i jest ostatni poziom. Czym się będzie różnił od pozostałych? O, fuck! Pełno pułapek. No nie, no przecież już mnie nie tknęło. Strateg, nie pisz tego. Się w ogóle nie mogę ruszyć, jak tutaj to leci. Chwila, trzeba mieć wyczucie. Chop, nieśmieszne.
Super, jeszcze się ześlizgnął, no pięknie. Dobra, zdążyłem. Trudne to. W cholerę. Będzie po mnie, naprawdę będzie po mnie w pewnym momencie. Okej, udało się. Jest dźwignia. Jeszcze w jakim miejscu do cholery? Naprawdę ja kiedyś tę grę przeszedłem? Może mi się coś pomyliło? Ojej. A, tutaj ta platforma. Okej, było warto zginąć dlatego. Oj, boję się, że tutaj... A nie, dobra, żyję, żyję. Nie, nie, no przecież skąd miałem wiedzieć? No o Jezu, i trzeba wszystko powtarzać, przypominam teraz. Dobra, niech będzie. Ja jestem cierpliwy. Fuck, no dobra, przeżyłem. No nie, i zrobił taki dziwny mały skok. Pędź, teraz. Dobrze. Dobrze. No teraz zginę. Niech będzie. No i teraz sobie pójdę na skróty tutaj. Hura. Tych powinienem tutaj pozabijać, żeby mi nie przeszkadzali. Dobra, trzeba jechać w lewo, najwyraźniej. O, chyba jednak nie. Trzeba poszukać dźwigni, która otworzy drzwi i tyle. Klucz akurat to jest mi najmniej potrzebny. O! Jest! Jeszcze zobaczymy, co jest w tej skrzyni. O! Nieśmiertelność, tego mi było trzeba. Tylko... No, wiecie, jeszcze żebym przeżył... Kurde! No co za bzdura! Nie, nie, o... O, gro, masz szczęście, gro, masz szczęście! O, chwila, checkpoint. No, trochę za późno na checkpoint, bo jak zginę, to zacznę cały poziom od nowa i tak. Dobra, olewamy ten posąg. Uwaga na przeszkodę. O, jest! Udało się. Koniec poziomu. Gra ukończona. I nie trwało to nawet aż tak długo. Co? O, o! Jeszcze ostatni poziom.
Teraz... Super, dobra, może zgiń po prostu. A, no tak, jestem teraz na tym wykrzykniku, 31. No ja też się nie spodziewałem. Da się to zrobić jakoś speedrunem? Jeżeli tu nie będzie za bardzo przepaści, to spoko. Chyba muszę od samej góry, co? Cześć Kuba. Ojej, ciebie to w ogóle dawno nie było. Tutaj aktywowałem, tutaj aktywowałem. Czyli jeszcze niżej, jeszcze muszę. O, chyba jednak nie. Ale mam sporo żyć, więc nic się takiego nie dzieje, w sumie. No chodź tu! O, chyba tutaj otworzyłem. I będzie się, nie wiem, tak na zmianę otwierać? Dobrze rozumiem. Głupio. Tam jest checkpoint. Tutaj niestety nie. Idę po apteczkę. Szad, dlaczego? O, tutaj jest nieaktywowane, super. Teraz sprawdzimy niżej. Świetnie. To teraz może zatoczmy koło. Oj, nie o to chodziło. Chyba tam muszę. Tam? Fuck. Ojej, co to za miejsce? Nic tu nie ma. Nie, niedobrze. O, jestem nieśmiertelny z jakiegoś powodu. Tymczasowo przynajmniej. Tutaj byłem. Tutaj się otworzyło. Ja cały czas czekam na checkpoint. Aż się otworzy tamten checkpoint. Nadal zamknięte. No dobra. To czego tutaj brakuje? Okej, tutaj nie byłem, bo jest przeciwnik. To musiał stamtąd wyjść. W ogóle mało czasu coś. 2 minuty. Może teraz checkpoint? Nie wiem już, gdzie byłem, a gdzie nie. Tutaj byłem na 100%. Tutaj również.
tutaj też. No, jest. No, o, świetnie. Dobrze, że był checkpoint. Moment, moment, muszę ogarnąć to, co się tutaj dzieje. Co mi po checkpointie, jak zaraz zginę? No, no moment i... Co się otworzyło, przepraszam? No, przez te kolce. No dobra, jeszcze mogę raz zginąć, no a potem jak zginę, to zacznę od początku. To niedobrze. Gdzie tu jest wyjście? No bo przełączyłem dźwignię. O rany! Tutaj mi się aktywuje nieśmiertelność. Fajnie. Dobra, tam nie wrócę. Dokąd teraz? Gdzie jeszcze nie byłem? Strateg jakieś... Nie wiem, podpowiedzi? Kojarzysz coś jeszcze? Pamiętasz? Sprawdzam wszystko po kolei, bo nie mam innego pomysłu. Co za bzdura z tymi przeszkodami. No, jak ja mam to niby omijać? Co? No i co z tego, że są apteczki? Wolałbym w ogóle nie oberwać. No tutaj byłem i nic nie było. Oj, bo zaraz padnę. Nie mogę. No ej, tutaj miała być nieśmiertelność. Co się stało? Gro, to nie tak miało być. Okej, okay. Apteczki, to się przyda. Wszędzie byłem. O, może ktoś sprawdzić po prostu na YouTube filmik z tego poziomu. Tutaj spójrzcie, tam coś jest i nie wiem, czy tam mogę się dostać, czy to jest tam, no kurde, wygląda jakby się dało. No, dobra, to spróbujemy, ale mamy minutę czasu, to mało.
super. Ostatnia szansa. To może tędy jednak, ha? O, ej! Co, naprawdę? Naprawdę? Przecież to było z drugiej strony. Dobra, może będę na nich skakał, bo będzie szybciej. O, to jest, to mi się podoba. No tylko uwaga tutaj teraz. Dobra. Czy uda się? Dobra, ale tym razem sobie nie odmówię zbierania tego wszystkiego. No ej, chciałem pozbierać. Udało się. Poszukiwania zakończone. No i to cała gra, udało się. Było w sumie dużo takich bardziej wyzywających poziomów. I ciekawe, co im przyszło do głowy, żeby zamiast 21 było 31 plansz. To jest najdłuższy kurczak, w jakiego graliśmy. Następny, w jakiego zagramy, to Szalony Kurczak i Zaginiona Atlantyda. W niego tak naprawdę nie grałem prawie wcale, więc to będzie dla mnie nowość. No dobra, no to kończymy, to tyle. Fajnie, że byliście. Do następnego razu. Na razie, cześć, pa, pa.